Cześć, witam bardzo serdecznie z tej strony Kanti w kolejnym odcinku z Night of the Road. Tym razem przesunąłem sobie kamerkę w prawo, jak się okazuje dialogi są od lewej, więc no, tak, dlatego taki zabieg zrobiłem. Lecimy dalej, druga mapa, jesteśmy w jakichś górach i zobaczymy, co tu się będzie działo. No jak pamiętacie, sobie doszedłem do zapisu. Nie skakać, bo się umrze. No i tak rzeczę znak, to nie będę skakał. Dobra. Lecimy dalej, dowiedzieć się, co tam się dzieje. Dzień dobry. You find using your shield as a throwing weapon, right? Have you heard of a kickback technique yet? Let me explain, see that chest up there? Stand where I'm standing, throw your shield, and jump as high as you can. When returning to you, your shield breaks such chests. By doing so, you can also attack enemies. Okej. Dobrze wiedzieć. Kickback technik. Dobra, let's go. Chciałem coś więcej powie. Jep, trolu. Aha. No. Serio? Szybko poszło. O kurde, jeszcze szybciej teraz pójdziemy. Tak to jest, jak się człowiek spieszy. Tak było szybciej. Aha, tak się teraz przetoczył. Okej. Szybko idzie, nie ma co. Jakieś żyćko by się przydało. No kurde, no dało żyćko, tylko trochę za późno. Ej, czuję, że tu będzie długo to trwała ta plansza. Nie, no może w końcu już ogarnę. Dobra, tu się skałka przetacza. Dobra, jest progres. No i dobra. Dzień dobry. I remember your orange hat. You have unlocked the steel grating at the waterfall pretty easy, eh? In return, let me tell you about Alibaba's treasure. Legend has it that the treasure are hidden in different parts of our kingdom. There are 6 items. A cup, a ruby, a rose, an orb, a necklace, and a crown. Good luck finding them all. Drzwiczki jakieś. Tu się chyba nie dostanę tym kickbackiem. Pewnie trzeba iść naokoło. Jest save game, dobrze, to mi się podoba. Let's go, it's good to see you. I'll resurrect you. Dawaj. You need a key to unlock the steel grating. You have fought trolls before. Trolls are usually the ones to keep keys. If you knock out a troll, you'll get the key. However, keep in mind that anything a troll you can get its key only if you come bearing no other keys. Dobra, napisane. No, nie wiem, tam coś zobaczmy na razie. Znak mówi, żeby iść w lewo, więc pójdziemy w prawo. No dobra. Wiadomo, dlaczego znak mówi, żeby iść w lewo. Bo w prawo się nie da. Co to za jakieś nietoperze? Nietoperze zabójcy. Ja widzę, to jest gra dla ludzi, którzy lubią ginąć. Mhm.
Aha, dobra, tego nietoperza mogę użyć. Pieniędzy jak lodu. Siema, zapisujący czarodzieju. Czarodzieju, save mnie. Greeting. My magic rod was wrecked you. I know, your magic rod is powerful enough to do such things. This is the troll that holds the key. Ale many nie mam. Aha. Ciekawe, czy naprawdę do niego skoczyć bez many? Okej. Okej, całą manę zużyłem na tego dużego trolla. Jump on enemies so you can regen your mana. O, udało się. Łopany, ile skrzynek. Aha, no dobrze, bym się przestraszył. No ale tamtej skrzynki już nie zbiorę. A tam pewnie było coś dobrego. Pewnie tak. No niestety. Co zrobić, jak nic nie zrobisz? Jedzonko z nietoperza, zawsze spoko. Dzień dobry pani. No witch, greetings to you. Oh, I sense the magic aura around you. Your shield is your familiar, right? Look, Fred, we've met a witch who can send my presents. I can offer you a spell that allows your familiar to turn into a battle bow. Wow, Fred, let's buy, huh? 50, pewnie, great. You can switch your skill by pressing right bumper, left bumper buttons. Uhuu, nice. Nice. Dobra, mamy skrót, mamy save'a. Tak, tak, wiem, trolle trzymałem klucze. Tak, wiem, dobra, już. Powiedzcie mi, to da się skakać i strzelać. No i to mi się podoba. Nietoperze to mnie drażnią strasznie. Nie wiadomo czego się spodziewać, którędy polecą. Nie ma mięsa z nietoperza. Wulderit? A co jest ten wysko? A no to był ten wysko, że tam się dostać. A tu co mogę manę nabić, dobra. Będzie jakiś boss fight pewnie albo coś. Tu. Chciałem sobie jedną rzecz kliknąć. U,
O kurde, taki cwaniak, strzały się odbijają, Robin Hood po prostu. Oh no. No way. Zastanawiam się, czy iść tam, czy iść do tej kratki. Nie, bo tam pewnie obejdę dookoła i coś ciekawego mnie tam pewnie czeka. Musi tam mnie coś ciekawego czekać. Inaczej bym się już cofnął, otworzył skrzynię, drzwi i poszedł sobie, a to pewnie od góry wrócę po prostu do tam do tych, wyżej tych drzwi, że tak powiem. Oła. Tam, gdzie były te drzwi, co klucza potrzebuję, to tam pewnie wyjdę od góry, gdzie byłem wcześniej, nie? Tak mi się wydaje, że oblecę całą mapę. Chujka. No dobra. Almost. Gdzie on? Co? Którędy on poleciał? Serio? Ja chcę tę skrzynkę. Gdyby to nie to, to mnie nie trollował. Aha. Muszę być tyłem do nietopera, wtedy on atakuje. Albo i nie. Albo się ruszyć w powietrzu, nie wiem. Okej, okay, udało się. Pieniądze. 10 monet. Czarodziej, czarodziej, zapisz mnie tu, bo umrę. Magic Rod will resurrect you, tak wiem. Noż ty, Mendo. 5. Czyli dużo monet daje 10. A worek daje 5. Ciekawe. Strzały się nie mogę odbić raczej, bo tam ewidentnie widać, że to trzeba jakoś sposobem zrobić. Dobra. Jak to, kurde. Jak to tutaj dziabnąć? Rykoszetem czy coś. Aha, jakaś dziewczynka. Ej, co mi dziewczynka da? Łohohoho, secret passage. Tylko co teraz? Drobinka w dół. Drobinka w górę. Iść tu, iść tam. Aha, kolejny klucz. Pierwsza sp... Kurde, trzeba było najpierw dziewczynkę uratować. Kilowe granko. O kurde, się złapał jakoś na farcie. Nie są. Free, thank you so much. I co? Aha, okej. Okay. Wow, another page of this mysterious spell scroll. Dobra, mam dwie części. Mam dwie części magicznego scrolla. Idę się wyleczyć, umaga. Ja myślę, że ta mapa mogłaby być już dawno skończona, ale jest właśnie dużo tych takich przejść jakiś na okroło. A zaraz tutaj jak skoczę, to pewnie na skrzynkę wpadnę. No dobra. Okay. Mi się tu wydawało coś takie... Aha. Jest taki piki, mi się to wydawało. Po prostu skoczę normalnie bez żadnej tarczy, bez niczego. Monetek. Icha. Nie wiem jak to zebrać. Może mogę strzelać będąc powiedz. Nie, no to co mi to wiele dałoby. Nie wiem jak tego.
Kurde, zawsze zapominam o tym. Mięsko. Ua, precz. Idziemy na dół. Let's go. Idziemy trolla zaciukać, żeby kolejny klucz zdobyć. Trolle zawsze dzierżą klucze. Jednak wolę go normalnie bić, bo zaraz umrę. Dzień dobry chłopcze, kim jesteś? To jest Rose Lunch, thank you for saving me. Okej, okay. Masz coś dla mnie? Na przykład, nie wiem, jedzenie? Co, i trolla to musiał jeszcze raz bić, tak? Bez many. No właśnie. Ale klucz mam, to jest najważniejsze, więc idziemy dalej. Najważniejsze, że mam klucz. No i musiałem oberwać. Aha, tu są kolejne drzwi jakieś. Aha. To się nazywa być sprawnym. Bez kitu sprawny jestem, nie ma co. No nie, no podskoczył mi to. Makabra, co ja gram. No nie wskocz mi tu z powrotem, serio. Nie chcę wiedzieć, co będzie na dalszych mapach bez kitu. Mogłem się nie ruszać, sam przeżył. Aha. No nie rzucił mi tą tarczą. Czego ta woda mnie bije? Na kolce tu są na dole. Serio, tam są jakieś ciernie pod nogami. O mamo. Pod wodą w sensie. Teraz mi mięsko dajecie? To są jakieś ciernie pod tą wodą i to mnie bije. No ale teraz niki piki. Jeszcze tyle mięsa mi teraz wróciło? Teraz jak mam full HP, to mi tyle mięsa wróciło. Świetnie. Zaraz jakiś cierni też wtedy mnie uderzył. Ta rybka nie bije, więc spoko. Telefonu sobie nie wyciszyłem. Dobra, co tu mamy? Okej. Okay. Będą jakieś ściany ukrytej. Co tu się dzieje? Kolce. Dobra, żyjemy jakoś.
Czy to mnie bije, czy są zwykłe zwierzątka? O mnie bije. Dobra, chyba jestem blisko. Mam taką nadzieję przynajmniej. Jest czarodziej. Dobrze, mam zapis, to jest najważniejsze. Ghost Puff, OK, Vicious Creature, King of Goblins, Dangerous and Messes. Enemy, use some backflip. Backup, if I were you. Backflip. I would use some backflip, if I were you. Backup, no to tamtych drzwiczek nie otworzyłem. Tych na górze, na wodospadzie, no trudno. Mówi się trudno i biegnie się do zamku pełnego goblinów. Tylko chcę przejść grę, a nie jakieś secret passages znajdywać i inne rzeczy. Dobra, jest Baus. Dobra, kuszę. Well, 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 what do we have here? The prey has come to my lair by itself. I'm having a nice dinner tonight. O kuźwa dziot, jakiegoś strzału wypuścił. Aha. Dobra. Okej, ale już wiem jak z nim walczyć. Tylko muszę puścić, odbić się i puścić przycisk, żeby wtedy zrobić double jumpa. Dobra, idziemy. On strzela na wprost, wypuści serię, później hakiem używa, przeskakuje hakiem. Spoko. No, nie wiedziałem kiedy mi się, że tak powiem, aktywuje możliwość ruchu. Znowu tam? No. Oj, bombki jakieś. Okej. Okay. Mam jeden HP już, to tak średnio. Trochę spadłem. Na parcie. Okej. Znowu? O, może zdążę go zabić. O! Defeat the enemy, the king of goblins. Poszło. I pyk na kolce i umarłem. Jest blanszy. No i dobra. Jakieś statki, będziemy skakać po jakichś wodach. Tam jest mroczny zamek, tak że tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no tak nie, przypuszczam, że z 5-6 plaż będzie w tej gierce. Aha, jestem pod wodą, to jeszcze lepiej. Morskim opowieściom. No i mamy morskie opowieści przerobione troszkę na 8 bitów. Nie da się tam wskoczyć. To nie będę próbował. Ja chcę tylko znaleźć Magusia. Starfish. Pewnie biją jak spadają. To morski bo powieścią. Pierdniące ze skrzyni. Znajdziemy czarodzieja i zapiszemy i będzie GG na teraz. I rozgwiazda mocy. Ja za szybko podskoczyłem ponownie, to jest spowolnione spadanie dość mocno. Ui. Szukać rozgwiazd trzeba, żeby mnie nie spadły na głowę, żeby mnie nie obiły znowu. Trzeba szukać rozgwiazd w morzu, które spadają na głowę.
gdzie jest czarownik, czarownik, zepsuć mi się różdżka od save'a. No, piraci. No, kuźwa, rzucają mieczami. Jak nie będzie save'a, to będzie średnia. No właśnie. No właśnie. Nie testowałem, czy się da wejść i wejść teraz, żeby grać już jakby od tego, nie? Od początku planszy. Następnym razem tak zrobię chyba. Czy kontynuacja nie odpali mnie od samego początku kolejnej mapy, bo to by było najsensowniejsze wtedy. Każdy jeden odcinek to jest jedna mapa, no ale... Nie wpadłem na to, żeby to sprawdzić. Nic, pójdę teraz inną drogą, może tam będzie czarodziej, czarodziej, różdżka od save'a. W takich gierkach to zazwyczaj tak... No, dwa razy mi się kliknęło. W takich gierkach zazwyczaj tak było, że continue to było albo od checkpointa, albo od początku mapy. Przypuszczam, że tu jest tak samo, tylko nie testowałem tego, jak już wspomniałem. I to był mój błąd. Ryryn, dyryryn, poszedłem w prawo, teraz pójdę do góry. Tu jest jakiś ranny pirat. Dzień, old pirate, who is paying us a visit? Oh, customer, my magic lamp will resurrect you even if you fail. Do you have a deal? 5 coinów. My pockets are surging with the weight of coins. Hey. A, czyli zamiast czarodzieja są po prostu piraci i to jest zapis. No, tak więc, proszę Państwa, tyle by było w tym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, oczywiście moje męki Wam się podobały, a myślę, że podobały się, bo wiadomo, zawsze lubicie, jak się męczę. To zapraszam na kolejne materiały, zapraszam na streamy, zarówno tu, jak i na Twitcha. No i do zobaczenia już pewnie niedługo. Bye, trzymajcie się.